dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie programu, który traktuje o ludziach i traktuje ludzi doskonale. Ja nazywam się Rafał Waszkiewicz. Dzisiaj moim wyśmienitym gościem, wyśmienity artysta. Człowiek, który za chwilę będzie tym, który pokona człowieka, z którym wszyscy walczymy, bardziej lub mniej. A dlaczego i o co dokładnie chodzi, za chwilę się dowiecie. Cezary Harasimowicz, dzień dobry. Bardzo mi miło. No, bardzo jestem ciekaw, co za chwilę nastąpi. Zamieniam się w słowo. Powiedz mi, bo tutaj się dowiedziałem o tobie, że piszesz scenariusze i tak dalej, tak, tak. No pisz. Masz takie flow, że piszesz, tworzysz. Powiedz mi, bo teraz podobno chwytasz się za romansidła. Za romansidła? No. To prawda jest? Nie, nie. No, jeżeli nieprawda, to cała moja teoria szlak trafi. Znaczy romansidła, no wszystko co się pisze jest na swój sposób romansidłem. Możesz napisać na przykład roman w sidłach. Roman w sidłach? Bardzo chętnie. No. Ale nie wiem, czy takie sidła by się znalazły. Muszę się mocno zatrzaskiwać, z dużą siłą. Muszę być duże. Wszystko, co się pisze, to zawsze jest w jakiś sposób romansidłem, bo cokolwiek się nie pisze, to się zawsze pisze o miłości. No, no tak. A wiesz, co to jest romantyka? No wiem. No, jak romantyka, to jest szansa, że wybuchnie. No tak, 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 tak. A jeszcze jest, ten roman jest tyką, więc to To w ogóle, to już mamy zwiększenie zjawisk paranormalnych. Nie. Słuchaj, powiedz mi, bo ty jesteś człowiekiem, który no, chwali się swoim związkiem, tak? Może nie do końca, ale jesteś z tego dumny i ty i twoja ukochana małżonka opowiadacie, że jesteście parą wzorową, najlepszą. Myślałem, że będziesz mówił o Związku Radzieckim. Po pierwsze, nie jesteśmy małżeństwem, więc nie jest to moja małżonka. No to przepraszam cię najmocniej. Bardzo cię proszę. To jest moja konkubina. Mówimy o Grażynie Wolszczak. A ponieważ żyjemy właśnie w takim związku, to można takie rzeczy mówić bezkarnie, ponieważ... Jest nam dobrze, jesteśmy parą idealną. Tak, ale ja nie mówię, ja nie wiem, gdzie to wyczytałeś, że... Słuchaj, no że, tu. Że ja się tym bardzo chwalę, bo generalnie ja się tym nie chwalę, ponieważ uważam, że w tego typu sytuacjach trzeba być ostrożnym, żeby nie zapeszyć. Dość świeże informacje są, że mamy euro. W 2012 roku. To bardzo świeża informacja. Słuchaj, powiedz, czy ty naprawdę w to wierzysz, że będą nowe lotniska, kilkadziesiąt nowych hoteli, autostrady nam zrobią, kilkaset kilometrów autostrad, zalepią ulicę Puławską, już nie będzie dziur. Słuchaj, powiem tak, ponieważ przeżyłem już parę lat w tym kraju, co widać, uwierzyłem zdrówko. Za euro. W rzeczy, w które absolutnie nigdy nie byłbym w stanie uwierzyć, że kiedyś jakiś komunizm upadnie, że już... ja pamiętam taką... w 89 roku było takie zdjęcie, które było plakatem Jazzu na Dobrą i na tym zdjęciu była ulica Wrocławia, która wyglądała tak, jak wyglądała, przerobiona, jak to będzie w kapitalizmie. Wszyscy się z tego plakatu tak strasznie śmieli. Mówili, że to jest jakaś w ogóle nieprawdopodobna fantazja. A to tak wygląda, a nawet wygląda lepiej. Także ja jestem w ogóle wielkim sceptykiem. Jestem, niektórzy nawet mnie nazywają defetystą i pesymistą, ale w tym wypadku wspomnisz moje słowa, bo ty akurat dożyjesz euro. Zobaczymy. W każdym razie mam mniejsze szanse. W każdym razie będzie tak jak mówisz, będą lotniska, będą autostrady. Związane to jest, oczywiście będą stadiony i będzie super, dlatego że Polacy muszą mieć bata na siebie. Tym batem jest UEFA, jest cała Europa, która będzie patrzyła nam na ręce.
Poza tym my świetnie się sprężamy, jak mamy jakąś akcję do wykonania. Tak, normalnie w życiu to tak słabiutko, tak praca u podstaw, to nam ciężko idzie, ale jak są zrywy, to jesteśmy w tym świetnie. Dobrze, ostatnio się zastanawiałem nad tym, bo też były plany, żeby była olimpiada w Zakopanem. Pamiętasz? To jest akurat bez sensu, no, dlatego, były takie plany. Były słuchaj, jak jechałem do Zakopanego któregoś pięknego dnia, gdzie z niewyjaśnionych przyczyn, tuż za Krakowem, rozpoczął się korek, który aż na Krupówki się ciągnął, starałem się sobie wyobrazić, jak ta olimpiada by wyglądała. Znaczy tak, jakby była olimpiada, miałaby być olimpiada, to ta droga zostałaby zbudowana. To jestem o tym święcie przekonany. Natomiast olimpiada zimowa w Polsce jest bez sensu, dlatego że śniegu nie ma. Ile można tego śniegu nasypać? Bo za małe góry są. To jest bez sensu, aczkolwiek bardzo bym chciał, ponieważ jestem zapalonym narciarzem i na pewno jakoś czekam na tym trochę skorzystam. Fajne połączenie. Zapalony. Zapalony narciarz. Taka pochodnia na stoku. Żywa płonąca pochodnia. Powiedz mi troszeczkę o tych scenariuszach. Szykujesz się do czegoś, jakiegoś, nie wiem, przełomu, coś tam pracujesz nad czymś? A czy wiesz, w moim wieku to już przełomów nie ma, tylko jest tylko. A co, literek ciężka, nie widzisz, już nie przesadzaj. No. Ciężka, nie, no jeszcze widzę, ale to nie jest tak, że jest coś takiego, co myślę, o Jezu, a teraz to naprawdę zdobędę Mount Everest. Już wiem, że... Słuchaj, Martyną Wojciecha, skąd ty nie jesteś? Nie jestem. Gryzłem się w język, ale prawie. Natomiast to jest tak, że zawsze wychodzą te rzeczy, na które się najmniej liczy. Ale ponieważ jestem, poważnie mówiąc, człowiekiem, który dosyć dużo pracuje i mocno pracuje i długo już pracuje, wobec tego coś tam się kolejne jakieś rzeczy zbierają, czasami ten korek wylatuje z butelki i jakiś smaczny płyn z tego czasami wypływa. Po kolei rzecz biorąc, największą rzeczą, która jest w tej mojej kolejce, ale która jeszcze będzie dosyć długo trwała, to jest taki bardzo poważny, duży film o Wiktorii Wiedeńskiej. Swego czasu mówiło się, i to nie było brane z sofitu i nadal nie jest brane z sofitu, że ma się do tego zabrać Mel Gibson. Rozmowy trwają, one są dosyć trudne, ale krok po kroku następują w dobrym kierunku. Jest już gotowy scenariusz, mało tego, jest już gotowa książka, napisałem powieść. I w rocznicę bitwy pod Wiedniem, czyli we wrześniu, ta książka zostanie czytelnikom przedstawiona, więc najpierw będzie książka, powieść, później film. We wrześniu odpukać, bo w filmie to nigdy nic nie wiadomo, ale wszystko wskazuje na to, że raczej tak będzie. Otóż będzie tak, że rozpoczną się zdjęcia do filmu pod tytułem Nieoczekiwana zmiana płci według mojego scenariusza, który napisałem według swojej powieści, komedia. Będzie to produkował znakomity producent czeski Rudo Biermann, który wyprodukował Idziemu Menzelowi teraz ostatni film Obsługiwałem angielskiego króla. Fenomenalny film, kapitalny producent i świetny reżyser, młody chłopak, nazywa się Konrad Aksinowicz. Również w jego reżyserii powstanie taki film, który zupełnie, to są kompletne przypadki, to o czym mówię teraz. Taki scenariusz, który napisałem 6 lat temu i zainteresowała się tym firma Larsa von Triera, która wchodzi w koprodukcję tego skromnego filmu. Powiedz mi, w jakiej kondycji jest polskie kino, tak w kilku zdaniach? Kondycji potencjalnej, tak bym powiedział, dlatego że... Urodzony dyplomat. Znaczy jest w ogóle, nie jest wesoło. Nie jest wesoło. Niby mamy nowe narzędzia w postaci Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i to jakoś nam dostarcza nam apanażu do robienia tych naszych przedsięwzięć.
ale to zanim zacznie dobrze działać, tutaj jestem trochę sceptykiem. Wydaje mi się, że jeszcze ten system trzeba doszlifować. Nie wszystko mi się tam podoba. Narażę się. Ale ponieważ byłem z panią dyrektor na festiwalu niedawno w Petersburgu, właśnie prawie wróciłem, wobec tego mogę sobie pozwolić, bo przeszliśmy na ty i myślę, że mogę sobie pozwolić na krytykę. Nie wszystko mi się jeszcze w tym systemie podoba, ale są szanse. Natomiast narzędzia to jest jedna rzecz, a to, co mamy w głowach, to jest druga sprawa. Ja bym bardzo chciał, żeby w Polsce powstawały filmy nie tylko o bezrobotnych górnikach w Wałbrzychu. Wałbrzych najbardziej filmowe miejsce w Polsce. Z 5 filmów w ostatnim roku zostało tam zrobionych. Tak, żeby pokazać, inną stronę medalu polskiej duszy. Nie tylko to, co jest beznadziejne, okropne, szare, brudne bo takich ludzi, takie filmy poczyście, które są penetracją rzeczywistości, one powinny być, ale one nie powinny być tylko jedną stroną medalu. Powinniśmy pokazywać światu, że nie jesteśmy smutni. Czarek, pozwól, że na koniec, zupełne już zakończenie, bo jak już zdarzy mi się rozmawiać, zaszczyt mnie kopnie, z człowiekiem, który pisze tak scenariusze, który siedzi w tym, który się zna i ma coś do powiedzenia w tym temacie, to powiedz mi tak, ale tak na szybko, niedługo się zastanawiając, najlepszy scenariusz, jaki widziałeś? Mały światek Samyli. Nie znacie tego filmu, bo to jest film z epoki młodych, gniewnych 60 lata, film zupełnie zapomniany, ale z filmu, który znacie Państwo, to jest adaptacja, to jest Lot nad kukułczym gniazdem. A z ostatnich, które widziałem, to Telefon. Telefon? Tak. Jeden plan, tak. Akcja, trzyma w napięciu. Proszę Państwa, dziękuję uprzejmie. Gościem Państwa i moim, Cezary Harasimowicz, wybitny scenarzysta, który we wrześniu będzie doskakiwał, także do września dotrwajcie. Do zobaczenia. Dziękuję. Pa.